że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim. To oznacza, że pierwsze kroki, ta moja decyzja kieruje do prokuratora generalnego, albowiem prokurator generalny musi się odnieść. Taka jest procedura. Wniosek zatem ułaskawieniowy wędruje w tej chwili do prokuratora generalnego. Jest taka możliwość przewidziana w artykule 568 Kodeksu Postępowania Karnego, aby prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary, aby prokurator generalny, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do prokuratora generalnego expressis verbis, aby panowie zostali w natychmiastowym trybie przez prokuratora generalnego, bo jest to tylko i wyłącznie w tym momencie jego decyzja. Ma pełne pole ku takiej decyzji, aby zostali natychmiast przez niego zwolnieni, co wierzę w to głęboko, oczywiście zakończy problem ich z jednej strony osadzenia w więzieniu w tej chwili, a z drugiej strony ich strajku głodowego.